Cheryl Cole od blisko 2 lat reklamuje produkty do włosów pewnej znanej marki. Tym razem przekonuje nas do tego, że firma produkuje najlepszy lakier do utrwalania fryzury. Patrząc na pierwsze zdjęcie z kampanii reklamowej, które znajdziecie na www.hotplota.pl, przyznajemy, że coś w tym jest. Tymczasem Nelly Furtado przekonuje swoich rodaków do głosowania w zbliżających się wyborach do władz federalnych. Piosenkarka uważa, że każdy młody Kanadyjczyk powinien oddać swój głos, by czuć się pełnoprawnym obywatelem tego kraju. Zapewnia też, że to świetna zabawa. Jak stać się kobietą z klasą, na przykład będąc Megan Fox? No już wam mówię. Ona ma taki wielki tatuaż na prawej ręce i to jest Marilyn Monroe, twarz Marilyn Monroe, ale okazuje się, że przez tą twarz nie może pracować na planach filmowych, takich poważniejszych ról nie dostaje po prostu, bo wygląda jak tania stripteaserka według niektórych. Dlatego musi się tego czegoś pozbyć z ręki, a jak wiadomo, nie jest to łatwe. Powiem więcej, podobno nawet ta laserowa depilacja, czy też nie wiem jak to określić, usuwania tego tatuażu jest dużo bardziej bolesna niż samo tatuowanie się. No ale czego się nie robi dla tak naprawdę pieniędzy i swojej kariery. A przecież wszyscy chcielibyśmy ją zobaczyć jeszcze w jakiejś fajnej roli, nie tylko w Transformersach.